Półwysep Langue de Barbarie tętni życiem. Dla tych młodych rybaków to moment relaksu po dniu spędzonym na morzu. Plaża, którą widzimy, może niedługo zniknąć, podobnie jak cała dzielnica Guetndar. Być może ocalą ją te wielkie skały. Mowa o nowym wale ochronnym, który powstał tu w lipcu 2022 roku. Adam Ageje pracuje w Miejskiej Agencji Rozwoju kierującej tym projektem. Kiedy vient là, on pense que la digue c'est uniquement cette carapace que vous voyez d'une largeur de 4 mètres. Mais au fait, c'est une digue qui a une envergure de 15 mètres et que à moins 3 mètres, nous avons la couche filtre qui est positionnée sur cette partie qui permet vraiment une meilleure protection. Rozciąga się ona na długość ponad 2 km. Została stworzona jako odpowiedź na sytuację kryzysową. Dès le départ, on a signifié aux bénéficiaires de cette digue que la digue n'empêche pas aux vagues de franchir, mais ça permet de réduire de manière très significative l'intensité des vagues. L'intérêt de ça, c'est que lorsqu'une vague arrive, quand ça tape, ça entre au niveau de cette porosité-là. Et ça repart. Ce qu'il a valu tous ces projets à coups de milliards, c'est parce que réellement, lorsqu'il y a une submersion marine, parfois c'est quand même dangereux. Ça monte et l'eau peut aller jusqu'au niveau du fleuve que vous voyez là-bas. Wał Langue de Barbarie widoczny po lewej ma od 200 do 400 metrów szerokości i chroni miasto Saint-Louis przed zalaniem. Zabytkowe miasto Saint-Louis, znajdujące się pomiędzy dwoma ramionami rzeki Senegal, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ochrona Langue de Barbarie jest zarazem ochroną miasta Saint-Louis. Langue de Barbarie to gęsto zaludniona strefa, której mieszkańcy żyją głównie z rybołówstwa i to od pokoleń. Jeszcze 15 lat temu od wody dzieliła ich odległość ponad 300 metrów. Jednak erozja wybrzeża i podniesienie się poziomu morza sprawiły, że morze dzielą od budynków mieszkalnych zaledwie dziesiątki metrów. Gdy Adam Ageje pojawia się na plaży, mieszkańcy często do niego zagadują. Jego misją jest bycie społecznym mediatorem. Kilka miesięcy po zakończeniu prac wciąż wyjaśnia, w jakim celu zbudowano wał. Mais xam nga la motax buñ ko ciment xank xank ngeen koy wax xank bu ñëwé day andi ndox ndox bi day dugg. Abbas Fall, jeden z okolicznych mieszkańców, skarży się na obecność szczurów w skałach tworzących wał. Wraz z rodziną mieszka tuż obok w niebieskim schronie. Będą oni kolejnymi osobami zmuszonymi opuścić to miejsce. Bowiem etap, który nastąpi po budowie wału, to eksmisja. Na tym odcinku dzielnicy Guetndar o 20 metrach szerokości domy pomiędzy oceanem a ulicą zostaną zburzone. Ponad 10 tysięcy osób zostanie przekwaterowanych. Zamieszkają tutaj 15 km w głąb lądu. W Dżugob znajdują się już byli mieszkańcy Langue de Barbarie, których domy zostały zniszczone w 2018 roku. Rodzina Yagon Diaye należy do tej pierwszej grupy przesiedleńców klimatycznych z Guetndar. Od 4 lat mieszkają pod tak zwanymi plandekami. Jedna przypada na 5 osób. Każde osiedle posiada wspólne kuchnie i toalety. Choć to mieszkanie tymczasowe, są w nim już jakiś czas. Dundu gu metti dal lañuy dund fi.
Znajdują się daleko od dzielnicy, w której przeżyli całe życie. Warunki są jeszcze gorsze. Jest tam bardziej gorąco, nie ma rynku, gdzie mogliby robić zakupy. Hydranty nie działają i każdego dnia muszą czekać na dostawę wody. Z tyłu rozpoczęły się prace związane z budową 600 domów murowanych, szkoły, rynku i terenów zielonych. Zapewni to być może minimum komfortu, ale nie więcej. Pani Ndiaye jest ciocią 25-letniego Iby. Jak wszyscy mężczyźni w rodzinie, zajmuje się on rybołówstwem w Gwetn Dar. Od morza dzieli ich 40 minut drogi autobusem numer 2. Zdarza im się na niego czekać godzinę lub dwie. Bilet w jedną stronę kosztuje 150 franków CFA, czyli 22 eurocenty. Po przyjeździe do Langue de Barbarie, do dzielnicy Gwetn Dar, wsiadają do łodzi i czekają na informacje, czy warunki pogodowe są odpowiednie do połowów. Wow, ligue mi ligue, ma dama juddou. Dama juddou fekk sama papa di ci ligue. Mu dem bo xamane amna materiel bo xamane ni mom lay ligue. Zielone światło do wypłynięcia w morze. Tym razem nie przyjechali tutaj na darmo. Przesiedleni rybacy znajdują się daleko od swojego źródła dochodów. Z kolei ci, którzy wciąż mieszkają w dzielnicy Gwetn Dar, mają przed sobą widmo erozji wybrzeża. Profesor Boubou Aldiouma Sy, geograf z Uniwersytetu w Saint-Louis, jest specjalistą z dziedziny geomorfologii, nauki o formach powierzchni Ziemi. Od wielu lat bada ten obszar. Là où on est assis actuellement, la hauteur des vagues en 2018, des dernières grandes vagues de 2018, grandes, avait passé à 1,50 m au-dessus de là où on est actuellement. Quand on prend les côtes sénégalo-mauritaniennes, on estime que la vitesse d'érosion du recul du trait de côte est de l'ordre du mètre par an. Mais cela varie d'un endroit à un autre, évidemment. Maintenant, la particularité de là où nous sommes, sur la langue de Barbarie, c'est que la topographie est basse, ça c'est le premier problème. Le second problème, c'est que la langue de Barbarie est un cordon littoral sableux, czyli bardzo luźna i podatna na erozję. Jak budowa wału wpłynie na ten wąski odcinek? Rozpoczęto obszerne badania naukowe mające na celu zmierzenie tego wpływu. Il y a des caméras qu'on a installées pour observer les mouvements des vagues et des houles. Les données, on les traite régulièrement. Chaque mois, on les traite régulièrement pour avoir une idée des forces hydrodynamiques qui s'exercent sur ce faciès très sensible. Ça filme les roulements de vagues, la vitesse, etc. Et ça permet de suivre aussi le comportement de la plage à l'échelle de l'année suivant les saisons. Ça peut être intéressant. Et tout cela aussi peut aider éventuellement l'État à mieux concevoir des stratégies de protection qui soient plus durables. Trwalszych niż te, które są stosowane obecnie, czy to w mieście Saint-Louis, czy jakimkolwiek innym miejscu. Przykładem jest Sali na południe od Dakaru. Ten nadmorski kurort stracił rację bytu. W 2016 roku jego plaże zniknęły pod naporem oceanu. Zamknięto hotele, a turyści opuścili to miejsce. Aisha Sene, od 20 lat zajmująca się sprzedażą pamiątek, mogła to obserwować z bardzo bliska. La plage était jusque là-bas. Et là, il y a les touristes qui s'installaient là avec le transat et tout. Mais maintenant, tu as vu, la mer a détruit tout. W 2020 roku wybudowano tu falochrony i groble. Plaże zasilono piaskiem wydobytym z morza.
Wszystkie te działania pozwoliły odzyskać 7 kilometrów plaży i część turystyki tego miejsca. Ale przez 2 lata natura zdołała już zmienić formę terenu. Boubacar Sabali, dyrektor jednego z hoteli znajdujących się w Sali, jest zdumiony. Aujourd'hui, bon, on a du sable, mais on n'a pas les plages des années 70-80. Là, nous avions 60 mètres de plage. On faisait des dîners les pieds dans l'eau jusqu'à 600-700 couverts. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre 20 couverts, 30 couverts. Pas possible. Nous pensons que le plan qui était initialement prévu, c'est-à-dire de recharger périodiquement, c'est-à-dire tous les 2 ans de recharger les plages, ce plan sera respecté. Autrement, comme vous pouvez le constater déjà, il y a des zones où la mer commence à réattaquer et donc on commence à perdre de la plage. Zwycięstwo Sali zostało być może ogłoszone zbyt szybko. Sektor turystyczny jeszcze się nie podniósł. Saint-Louis nadzieja odrodziła się po powstaniu wału. Alioune Badara Diop jest zastępcą burmistrza odpowiedzialnym za istotne prace konstrukcyjne. Le travail qui est en train d'être fait pour protéger la langue de Barbarie de la région côtière va au-delà même de la protection de cette partie de la ville. Mais c'est protéger d'abord la langue de Barbarie, mais protéger aussi l'île de Saint-Louis, protéger les bâtiments, protéger aussi les populations et les activités économiques, mais aussi préserver ce patrimoine. L'inquiétude que nous avions sur la disparition de Saint-Louis dans un délai de 50 ans, qui était théorisée par pas mal de scientifiques, aujourd'hui ce débat est derrière nous. Zmiany klimatyczne zapewne osłabią ten głęboki optymizm. Senegal bardziej niż kiedykolwiek prowadzi walkę z czasem oraz z oceanem, której stawką jest jego wybrzeże.